PKP Intercity oraz Nevac podpisały umowę na zakup 46 nowych lokomotyw elektrycznych. Pierwsze maszyny wyjadą na tory już w 2024 roku, a odbiór wszystkich ma nastąpić w przeciągu 26 miesięcy od zawarcia umowy ich szacunkowa wartość wyniesie około 954 milionów złotych. Po realizacji tego kontraktu w parku taborowym przewoźnika znajdzie się łącznie 96 nowoczesnych lokomotyw tego projektu. Producenta, rozwijających prędkość do 160 km na godzinę. W ramach zamówienia wykonawca zapewni utrzymanie lokomotyw w pierwszym cyklu użytkowania. Jak przekazał wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz, jest to bardzo ważny krok w kierunku podnoszenia standardu kolei w Polsce. Dzięki podpisanej umowie nasz kraj zyska szybkie, ekologiczne i nowoczesne pojazdy, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń do miejscowości, które nie miały wcześniej dostępu, do pociągów dalekobieżnych. Łączna wartość kontraktów podpisanych pomiędzy PKP Intercity a firmą Newak w ramach strategii kolei dużych inwestycji sięgnęła 2 miliardów 600 milionów złotych brutto. Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego spodziewają się wzrostu płac o 10,3% w całej polskiej gospodarce w przyszłym roku. Według Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie bieżącego roku wyniosło 7670 zł i 19 groszy, co oznacza wzrost o 11,8% rok do roku. Natomiast zatrudnienie w tym sektorze spadło o 20%. W stosunku do roku poprzedniego. Eksperci zaznaczyli, że po skorygowaniu o inflację realne wynagrodzenia wzrosły o 5,2%, co sugeruje istotną poprawę koniunktury w przyszłym roku. W ich ocenie w przyszłym roku utrzyma się także solidny wzrost płac. Będzie on napędzany w dużej mierze przez podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. Oznacza to, że największe zmiany w 2024 roku będą dotyczyć usług oraz prostszych prac fizycznych. W przyszłym roku rozpocznie się program budowy polskich satelitów obserwacyjnych. Rozpoczęcie programu jest możliwe dzięki tegorocznemu podpisaniu umowy pomiędzy Polską a Europejską Agencją Kosmiczną, która zwiększyła polski wkład w działania Europejskiej Agencji Kosmicznej o 295 milionów euro w latach 2023-2025. W ramach umowy w przyszłym roku odbędzie się także program stażowy dla Polaków w ośrodkach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oraz planowany na jesień lot polskiej astronauty na międzynarodową stację kosmiczną. W budowie satelitów w większości mają brać udział polskie firmy, które dzięki współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną będą mogły korzystać z rozwiązań innych państw Europy oraz szybciej rozwijać własne technologie. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska poinformowała, że do budżetu państwa zwrócono 13 miliardów złotych dotacji na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Prezes ZUS zwróciła uwagę, że wpływ na stan funduszu ma między innymi dobra sytuacja gospodarcza, w tym sytuacja na rynku pracy. Dodała, że stopień pokrycia składką wydatków funduszu wyniósł około 85% i jest to bardzo wysoki wskaźnik. Jej zdaniem prognozy dotyczące Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na przyszły rok są również optymistyczne. Od 3 stycznia do 5 lutego 2024 roku można się będzie ubiegać o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej. Pomoc skierowana jest do rolników, ich małżonków oraz rybaków, którzy prowadzą lub rozpoczynają działalność, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub otrzymują płatności bezpośrednie, a także mają nadany numer identyfikacyjny ewidencji producentów. Wsparcie będzie realizowane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wyniesie 60%, a w przypadku beneficjentów z sektora rybackiego 50%. Dla młodych rolników przewidziany jest 70% kosztów. Minimalna wielkość dofinansowania jednego przedsięwzięcia to 20 tysięcy złotych, a maksymalny limit pomocy może wynieść nawet 500 tysięcy złotych. Nabór realizowany jest wyłącznie za pośrednictwem platformy usług L. Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozmowy dotyczące nowego rozejmu w Strefie Gazy są poważne i liczymy, że doprowadzą do kolejnej przerwy w walkach, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Potwierdził tym samym sygnały o postępach w rozmowach na temat wprowadzenia kolejnego rozejmu w konflikcie oraz uwolnienia dodatkowych zakładników więzionych przez Hamas. We wtorek prezydent Izraela oświadczył, że Izrael jest skłonny po raz kolejny przerwać działania wojenne w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie przez Hamas następnej grupy zakładników. Zaproponował siedmiodniową pauzę w walkach. Poprzednia również trwała 7 dni, lecz została przerwana, gdyż Hamas nie wywiązał się z obietnicy uwolnienia kolejnych zakładników. Kirby podkreślił również, że dzięki otwarciu przejścia granicznego Kerem Shalom pomiędzy Izraelem i Strefą Gazy do palestyńskiej enklawy zaczęło docierać więcej pomocy humanitarnej, w tym pierwsze ciężarówki z pomocą Światowego Programu Żywnościowego z 何